Kantorii. 13 marca, mamy nadzieję, że szczęśliwy. Ale jest łowień. Szarlota widać. O Boże, jak to szajbicy. Jaki szajbicy? No to tak szybko jeździ. Widoki z szatoli. Na łóżku. A woda. Nasze. Jezioro Gorzałkowickie. Ja sam halej tam za wszystko. To jest Zalew Gorzałkowicki. No widok jest. Zalew Gorzałkowicki, Szarlota z Rydultów. Wieluńska daleko. Ale widok widokiem, ale no. Jedyny. Mam nadzieję, że mnie tu dzisiaj nie zaskoczył. To skoczalenie.
nie dam rady tak wjeżdżać. Co? Nie dam rady tak szybko wjeżdżać, nie, nogi bolą. Nogi czy bolą? Noga mnie coś zaczęła boleć w kostce. Ale stok jest równiutki. No równiutki, ale nie, nie mam siły tak zjechać. Tak, no to mamy Kilajza na Czantorii. Jak widać, ze śniegiem kiepsko, jeśli chodzi o tereny poza stokiem. Ale stok przygotowany naprawdę fantastycznie. Ja jest zaś po nocce, po robocie. Drugi chyba ostatni, no bo następnego razu już chyba raczej nie będzie. Druga strona medalu jest taka, że ma być ciepło, ale jeszcze dochodzi do tego trzecia fala zachorowań na COVID, która wczoraj bodajże przekroczyła 20 tysięcy. Także zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. No, Czantoria. A tam w oddali jezioro Goczałkowickie. Thank you.
będzie ciężko. Thank you.
tak, to już jest koniec tego naszego jeżdżenia. Śnieg już był luźny, mokry, ale było fajnie, super, nie było żadnej buldownicy. Do zaś, do zobaczenia.